Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na naszym kanale i na samym wstępie, póki jeszcze mam twoją uwagę, chciałem zaprosić cię do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a zrób to, bo warto. I po drugie, chciałbym cię zaprosić do sklepu www.emyślnikswear.pl po zakup takiej oto świetnej koszulki, bądź też innej, bo wiele mam tam modeli. Zapraszam. A dziś właśnie odnośnie zakupów, czy to w moim sklepie, czy też w sklepie Lidl. O nie, dziś nie Lidl. Dziś Carrefour i promocja na cukier. Bo przecież cukier to życie. I za cukier życie można oddać. Tak jak ci ludzie, których zobaczycie za moment. Zapraszam. Dostałem bardzo miłego maila, za którego oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję. Napisała do mnie Sylwia. Sylwia wysłała mi link do filmu, w którym trwa walka, bitwa o cukier. I nie w Lidlu, a w Carrefourze. Walka o cukier, który był przeceniony, wiecie o ile? O złotówkę. Złotówkę. Wiecie, co to jest złotówka? Metaforycznie można powiedzieć, że złotówka to jedno wielkie nic. Złotówka to gówno. Złotówka to po prostu nawet nie pieniądz. Chociaż mówi się, że ej, pieniądz to pieniądz. Okej. A walka o cukier miała miejsce w Carrefourze w Chełmie. Nie, że w Chełmie, że miecze, że w Chełmie, tylko w miejscowości Chełm. Chociaż powiem wam szczerze, że hełmy, miecze i zbroje by się tam przydały, ponieważ nie widziałem jeszcze nigdy w życiu ludzi, którzy o złotówkę przecenioną na cukrze, cukrze, który nie jest niezbędny do życia, odpierdalają taką szopkę. Zresztą zobaczcie sami. To kobieta za mną upadła. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie ten sam film, który ja widzę? Gościu mówi, kobieta za mną upadła, ale kto by się tym przejmował? Przecież kurwa jest cukier w promocji i wie o tym doskonale ta pani, która właśnie wyszła z całą zgrzewką. To kobieta za mną upadła. W zgrzewce jest załóżmy 10 paczek. No więc jest już biznes. 10 zł w kieszeni. Druga kobieta trzyma się już za klatkę piersiową. A wiemy z medycyny, że jeżeli ktoś ma odruch, gdy łapie się za klatkę piersiową, to znaczy, że ma zawał. A cała reszta nie zwraca uwagi, bo przecież powtórzę po raz kolejny. Biały proszek jest na promocji. Gdyby ten biały proszek to nie był cukier, a coś innego, to już zrozumiałbym bardziej tą pogoń za tą promocją. Ale to jest kurwa cukier. Białe kamyczki, które kosztują maksymalnie 4-5 zł. Poza tym, jak ktoś napisał w komentarzu pod tym filmem, kupcie sobie słodzik. Słodzik za 7 zł starcza na pół roku dla jednej osoby, a jest słodszy niż cukier. Carrefour, proszę, nie róbcie promocji na słodzik. A jak zrobicie, to wybudujcie pasy startowe, dajcie do tych wózków hamulce tarczowe, co by się ludzie mogli w tej pogoni, kurwa, zatrzymać i wyhamować. Bo może być źle. Jedna pani nawet postanowiła pierdolić ten biznes i położyła się na pampersa. Przyjrzyjmy się jeszcze na średnią wieku tych ludzi. Myślę, że średnia 50 lat byłaby w porządku, bo jest tam zapewne garstka ludzi, która ma 40 lat i większa garstka, garść, dwie garści, pięć garści, która ma około 60-70 lat, więc strzelmy w średnią 50-55. I zwróćmy teraz uwagę na problem, który kieruje myśleniem tych ludzi, żeby po ten cukier w promocji rzucać się, przepychać innych, zabijać się, wywracać, kłaść starszą panią na pampersach. Czy ten problem nazywa się bieda? Otóż odpowiadam nie. Nie jest to bieda. Myślę, że człowiek, który jest naprawdę biedny, wolałby kupić chleb, a nie zgrzewkę cukru. Bo jeżeli jest naprawdę biedny, to po prostu nie słodzi i herbatkę pije gorzką i całe inne rzeczy też je gorzkie. Bo pamiętajcie, pieniążki, pieniążki, z rączki do rączki, dla jednego suchy chleb, dla drugiego pączki. A co idzie za tą myślą? Właśnie to, że jeżeli ktoś jest biedny, to ze słodkościami nie ma wspólnego totalnie nic. I broń Boże, nie urażajmy tych ludzi, dlatego że może są biedni, może są bogaci, może są jebnięci, są po prostu bez kultury i w umysłach mają coś takiego, co nazywa się komuna. Thank you.
I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to właśnie jest najgorszy typ klienta. Same staruchy. Wydaje mi się, że przeciętny Sebik z Karyną mieliby więcej kultury w swoich ortalionowych dresach niż te osoby. I na koniec zadam jedno pytanie. Czy to jest właśnie ta dumna Polska, nadzieja Europy, ostoja cywilizacji? Wydaje mi się, że dla tych ludzi i dla komunistycznej mentalności nie ma już ratunku. Jedyny komentarz, który mogę przywlec tutaj na koniec tego filmu, to dwa słowa. Ja pierdolę. I jeszcze w dodatku cały czas męczy mnie jedna kwestia. Dlaczego pod tym filmem jest kategoria rozrywka, a nie kategoria zwierzęta? Serafin. Serafin. I Kamil. Live. W Radiu Young Stars. Okej. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał, koniecznie komentujcie na dole, co wy myślicie o tym wszystkim. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam was jeszcze raz do sklepu www.e-swear.pl i do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa pa, wbijajcie na Facebooka, Instagrama i Snapchata. Zapomniałem. Cześć! Thank you.